Dla mnie Wintrans Polska, mojej firmy, to przede wszystkim pewna filozofia prowadzenia biznesu. Ktoś mi uzmysłowił, że to są nie tylko pieniądze, to jest pewna etyka, pewien sposób myślenia, pewien sposób postrzegania świata i ludzi. I dzięki temu przez 30 lat jestem z tą firmą razem. Jacek, dlaczego spotykamy się właśnie w tym miejscu? Bo w tym miejscu doszło do współpracy z firmą Wickhouse. Kamieniem milowym w naszej działalności no to było oczywiście spotkanie się ze znakiem firmy Wickhouse. Pierwszym takim chyba kamieniem milowym to było postanowienie, że będziemy produkować okna. Jak zaczęliśmy produkować okna, to firma Wickhouse zaproponowała nam sprzedaż okuć. Tuż przy nas powstała na początku niewielka, skromna placówka. Krok po kroku, spotkanie ze spotkaniem, to człowiek zadecydował o tej współpracy. Kamieniem milowym naszym takim najważniejszym wspólnej współpracy, uważam, to jest program Wucha Okna. Współpraca z zakresu oprogramowania i sterowania naszych nowoczesnych maszyn. Takim kamieniem milowym był rok 2011, kiedy weszłam do firmy jako osoba kolejna do jej współprowadzenia. Kamień milowy naszej wspólnej drogi biznesowej myślę, że jeszcze się nie zakończył. I od tego wszystko się zaczęło. Sam początek był bardzo trudny. Pierwsze okucia Wickhouse'a przywoziliśmy własnym transportem z Niemiec. Pierwsze okno zostało zafakturowane 8 lipca 1994 roku. Ciut po powstaniu Wickhouse'a w Polsce. Komu sprzedaliśmy swoje pierwsze okna? Nie pamiętam. My nie wiem komu, nie pamiętam. Tego się nie zapomina pierwszego razu. I to do tej pory jest największy żart, jaki nas spotka w życiu. Och. A pamiętasz, dla kogo wyprodukowałeś pierwsze okna? Jak to dla kogo? Dla twojej koleżanki Teresy. Do dzisiaj zamontowane są kamienice w rynku. Bardzo często lubię odwiedzać to miejsce. No ale chodząc na spacery, często na te okna patrzymy też. Gdańska Starówka. Tu sam osobiście je mierzyłem i dlatego te realizacje pamiętam. I mam nadzieję, że do dnia dzisiejszego jest tych okien zadowolony, jak i z okuć, bo na pewno mu służą do tej pory dobrze. Nadal są, nadal służą, z tego jesteśmy dumni. I to jest taka fajna historia, że nasza pracownica, która wtedy nie pracowała, nie znaliśmy się, była naszą pierwszą klientką. Pierwszy system klucza, jeden z większych, został sprzedany do pensjonatów API Zakopane. Czy ja pamiętam jakieś takie zabawne? Ja je pamiętam, ale nie wiem, czy one się nadają w ogóle do tego, żeby... Można by tomy pisać. Były różne sytuacje i śmieszne, i ciekawe, i sentymentalne, i jakieś tam liryczne. Lubimy w ogóle podróżować z firmą Wickhouse. Właściwie każda przygoda z Wickhouse'em jest ciekawa. Zawsze będę wspominać, jak mój mąż ze wspólnikiem, mając, nie powiem, ale grubo po 40, wyjechali na narty, nie umiejąc jeździć na nartach. Wyjazd prawie 10 lat temu na narty. Z żoną razem byliśmy na wyjeździe na nartach. Podczas jednego z wieczorów oświadczyłem się żonie. No i po tym wydarzeniu, po tym wyjeździe narodził się mój syn. Później impreza skończyła się hucznie w ubraniach w basenie, także na pewno i my, i inni uczestnicy będą to pamiętali na długo. Jestem szczęśliwy, że w Wickhouse'ie udało mi się na tyle lat prowadzić firmę, wspólny biznes w dziedzinie transportu międzynarodowego, gdzie przeżyłem wiele fantastycznych chwil. I myślę, że o takich chwilach dzisiaj też można by było kilka słów powiedzieć. A opowiem ci zabawną historię. Janusz, prezes, zapowiedział się na wizytę mikołajkową przed świętami, z życzeniami świątecznymi. I to był chyba jakoś właśnie 6 grudnia, przyjechał z Mikołajem i co kuźwa przywiózł? Podwyżkę. I podjęliśmy decyzję o zmianie firmy
Okuciowej. Okuciowej. I padły dwie propozycje. Pierwsza to Roto, a druga Winkhaus. I Piotr z Krzysztofem rzucili monetą i padło na Roto. Prawda. Ale wybraliśmy Winkhausa. Z przekory. Z przekory. Czyli firmę otworzyliśmy w prima aprilis, w naszej nazwie jest błąd, a dostawcę wybraliśmy rzutem monetą. Pojechałem do Poznania pociągiem, rzadko. Pani sprzedająca mi bilety w kasie mówi: Panie Czerniak, a pamięta mnie pan? I te cholerne blaszki, które musiałem ciągać po torach, co przyjeżdżały z Winkhausa? A to już jest historia. To było dawno. Z jakiegoś powodu musieliśmy pracować w niedzielę. I co? System wysiadł. W niedzielę o 9:00 full ludzi na hali. Dzwonimy do naszego opiekuna. Odebrał telefon. Pomógł nam. Poradził. Wyszła nam ta produkcja niedzielna. Wiele lat później dowiedziałam się, że właśnie stał w całym ekwipunku przed jeziorem takim do nurkowania, a jednak odebrał ten telefon. I to dlatego, dla tych ludzi pracujemy z wami. Myślę, że Winkhaus kiedyś pokusi się o spisanie tego wszystkiego, jakiś bestseller, który później wszyscy chętnie będą czytać. A wesoło zawsze było pracownikami firmy Winkhaus. Bardzo wesoło. Pierwsze okucia przywieźliśmy, bolonezem były przywiezione, następnie żukiem były wożone, a później przyjeżdżały PKP, no a później woził pan Grześkowiak. Taki był początek. Miałem wtedy bardzo wiele kłopotów związanych przede wszystkim z taborem, bo dzisiaj tabor mamy nowy, ale kiedyś oczywiście był bardzo zdezelowany, nie miał ogrzewania, nie miał porządnych opon, często te planteki ciekły. Nieraz zdarzało się przywieźć towar po prostu zamoczony, najzwyczajniej w świecie. Zamówienia płynęły faksami. Wow, nasze pierwsze zamówienie wysłane do Winkhausa, nie pamiętam czy to, znaczy podejrzewam, nie wiem czy to było faksem, czy to było, faksem chyba się wtedy wysyłało zamówienia. Teraz odbywa się wszystko mailem. Początki zwłaszcza były bardzo trudne w transporcie i często musiałem trochę improwizować, żeby ten transport w jakiś sposób dostarczyć na czas. Na przestrzeni tych wszystkich lat to dostawy, to można było od was, tak powiem, ustawiać zegarek, były na czas. Były kompletne. I często, gęsto zadawano mi pytanie, kiedy w końcu dojedziesz. Ja powiedziałem, że oczywiście dojadę, ale nie wcześniej, aż dojadę. No i Krzysiu dostarczał to jak w dzisiejszych czasach DHL, tylko jeszcze lepiej. To naprawdę były inne czasy, a jednak funkcjonowaliśmy. No, ale tak było. Jednych lubimy za to, że są sympatyczni, innych lubimy za to, że są kompetentni. Za profesjonalizm, za oddanie dla klientów, za lojalność. Jeszcze innych lubimy za to, że są piękni, jeszcze innych lubimy za to, że są na co dzień pomocni. Bo się też lubią napić. Wielkim atutem tych ludzi jest to, że wielu z nich posiada wszystkie te cechy jednocześnie. Bardzo dobrzy, przyjaźni, szczerzy, uczynni. Partnerscy, lojalni, bardzo honorowi. Pomocni, weseli, zawsze we wszystkim nam pomagają. Pim, pim, bup, 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 bam, 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 temat z głowy. Lubię ludzi z Winkhausa za ich otwartość i naturalność w relacjach biznesowo-prywatnych. Bo lubią posiedzieć, lubią pogadać, lubią pojeść, lubią pogadać o nie tylko o firmie, nie tylko o podwyżkach. Na pewno czynniki ludzkie, ludzie, prawda? Ludzie przede decydują, wszystkim ludzie. Tak. Później mówimy o dostawach, mówimy o jakości, mówimy o obsłudze. To są później te rzeczy, ale przede wszystkim to są ludzie. Raz jesteście wy lepsi, raz oni. Raz macie wylepszą cenę, raz są nic. I tak na zmianę. Ale właśnie najważniejsze to ci ludzie. To jest to, co liczy się w rodzinie. To, że się znacie na okuciach, no to jest wasz obowiązek. Ale rozmawianie z wami
o tym, co się dzieje w Polsce, co się dzieje za granicą. To lubią pogadać o nartach, lubią pogadać o rodzinie, o żonie. A tu nie tylko o płciach. Tu jest jeszcze coś więcej. I czuję chemię z całym zespołem, nie tylko Winhouse, ale także i klientów Winhouse, których wielu miałem przyjemność poznać. Także to jest taka rodzina Winhouse'owska. Życzę kolejnych 30 lat owocnej współpracy i dalszego rozwoju. Zostańmy właśnie w takiej cudownej atmosferze, jak w rodzinie. Żebyśmy pozostali sobą, żeby ta klasa, która obowiązuje zawsze w Winhouse'ie, była nadal przestrzegana. Wzrostów, tylko nie cen, tylko wzrostów jakby sprzedaży, marży. Będę zawsze pamiętała pierwszą wizytę u Janusza Rockiego, kiedy został prezesem. Przejął stanowisko po panu Jaworskim, którego serdecznie pozdrawiamy. Janusz przejął to stanowisko w bardzo trudnych czasach. Nie chcę dokładać, jakie teraz są, bo wszyscy wiemy, ale życzę, żeby karta się odwróciła i żeby wszystko poszło dobrze. Dużo spokoju, zdrowia. Ja dodałbym pokoju, bo to jest bardzo ważne w dniu dzisiejszym. Stabilności. Stabilności, która nam jest potrzebna, aby osiągać kolejne cele zawodowe. No i trochę radości w tych smutnych czasach, które nastały. Wielu pomysłów, które do tej pory rozwijaliśmy razem z wami. Dalszego rozwoju. I nadziei na to, że to się wszystko już jakoś niedługo ustabilizuje. Coś chciałbyś do tych życzeń dodać? Na pewno bądźmy wszyscy na fali. Jest to fala wznosząca. I żeby dalej współpraca z nami wyglądała tak jak przez te 30 lat. Trzydzieści lat. Decyduje również ten czas o tym, że uczyliśmy się wspólnie siebie, tak? Takich firm w tej chwili jest na rynku coraz mniej. Nie ma lepszego. Z tych wszystkich złych sytuacji, a może ciężkich, a może i śmiesznych czasami, zawsze udało nam się wyjść jakąś obronną ręką. Ten zespół w firmie Winhouse to jest taki nastawiony, cały jak gdyby jest ukierunkowany na klienta. To chyba w tym wszystkim jest istotne. Rozwijamy się razem z Winhouse'em, razem z ich myślą techniczną. No a ja będę dojrzewała dalej razem z firmą Winhouse i wchodziła w kolejne etapy tej naszej współpracy. Dziękujemy bardzo. Istnieje słowo przyjaźń. To ono powinno być od dnia dzisiejszego równolegle też zapisywane ze słów Winhouse. To dopiero jest początek wspólnej drogi. I jest pięknie.